Hej kawizowie, w dzisiejszym materiale dowiecie się, w jaki sposób można uzbierać na darmową przepustkę bojową, jak ją kupić prawie o połowę ceny taniej, jak najszybciej progresować oraz jak zarządzać naszymi monetkami, tak by Battle Pass po pierwszym zakupie został na zawsze. Tanszy Battle Pass Opcją na tańszy Battle Pass jest zakupienie co sezonowej edycji paczki dla nowych postaci, które oferują postać, limitowany skinek oraz 600 monet, które pomogą nam znacząco. Pakiety do kupienia są na platformie Steam oraz Origin. Dodatkowo z tego co udało mi się znaleźć, to gracze korzystający z konsoli również znajdą tę ofertę do kupienia. Niestety nie ma możliwości was poinstruować. Przy okazji zostawiam Wam linki w opisie. Jak sami widzicie, kupno tej paczki oferuje nam 600 Apex końców. Jeśli mamy jakimś sposobem, chociażby 50 monet, np. poprzednich sezonów lub openingów, a nie udało Wam się jeszcze zdobyć żadnych monetek. A po skompletowaniu całego Battle Passa i kupieniu go wychodzicie 350 coinów na plus. Darmowy Battle Pass. Tutaj sprawa jest nieco trudniejsza, ponieważ, by go zdobyć za darmo, musimy zagrać przez trzy sezony i za każdym razem skompletować naszą przepustkę, za co otrzymamy 900 monet. W czwartym podejściu, już na samym początku, otrzymujemy nasze monety, ale pamiętajcie, nie kupujcie od razu Battle Passa. Dlaczego? Wytłumaczę w późniejszej części materiału. W jaki sposób efektywnie wbijać Battle pasa? Zacznijmy od tego, w jaki sposób zbieramy doświadczenie. Tego tam prezentuje się tabela, ale to nie na niej chciałbym się skupić, tylko bardziej na radach, które mam Wam do przekazania. Generalnie, gra by nam sugerowała, że powinniśmy grać jak najdłużej. A tak naprawdę, długoterminowo najlepiej na tym widzicie, jeśli będziecie walczyć z ludźmi i ciągle starać się polepszać. W ten sposób na samym początku może nie będziecie szybko porysować, ale z pewnością za jakiś czas pójdzie Wam to o wiele sprawniej. Głównie skupiajcie się na tym, by wylądować, znaleźć bronie, leczenie i szukać ludzi, z którymi możecie walczyć. Najlepszym trybem na zdobywanie doświadczenia to moim zdaniem areny. Trwają one stosunkowo krótko i otrzymujemy za nie około 4000 expa, będąc w grze przez 4-8 minut. Osobiście radzę nie skupiać się bezpośrednio na exp'aniu, tylko na tym, by mieć przyjemność z rozgrywki. I w taki sposób będziecie progresować najszybciej. Polecam pytać randomowe osoby spotkane w grze, czy nie chcą zagrać z nami. Nie każda osoba będzie się nadawała, ale jeśli przyjemnie wam się grało razem, wydaje mi się, że będzie to dobry pomysł. Jednym z najefektywniejszych sposobów jest wykonywanie codziennych oraz tygodniowych zadań. Do misji tygodniowych jesteście w stanie wrócić w dowolnym momencie sezonu, więc jeśli coś zajmuje wam więcej czasu, możecie śmiało zaczekać. Co sezon pojawiają się eventy, w których otrzymujecie możliwość zbierania dodatkowych nagród, najczęściej są to gniazdki do komplementacji Battle Passa, kiny, zawieszki lub nawet skrzynki. Warto również logować się codziennie, by zbierać treasure paki, które odświeżają się co 24 godziny. Otrzymujcie gwiazdki do karnetu, apex paki, zawieszki, czy też niebieskie materiały. Tak jak mówiłem, nie kupujcie od razu Battle Passa. Najważniejszą jest informacją, by nie wydawać swoich końców przez kompletowanie przepustki lub co najmniej zarobieniu na niego, gdyż później będziecie musieli specjalnie dodawać monetki, bo zawraknie Wam ich kilkadziesiąt. W bywa różnie, sam jak wyjazd, przeprowadzka. Brak czasu na grę, lub nawet chęci, może spowodować, że w taki prosty sposób stracicie monetki. Dziękuję Wam, widzowie, bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Może masz jakiegoś znajomego, któremu myślisz, że mogą przydać się moje rady? To śmiało, zachęcam do podania dalej. Jeśli chcecie mi pomóc, to zapraszam do zostawienia łapki i napisania w komentarzu, jaki temat na materiał by Cię interesował, lub zostawienia mi subskrypcji, gdyż przeszło poniżej procent osób oglądających mój kanał na widzowie bez subskrypcji. Widzimy się w kolejnych materiałach. Papa! Pa.